Cześć, witam was. Raczej już w ostatnim odcinku opowiadającym o rzymskiej Brytanii. I właśnie dzisiaj chciałem was zabrać do jednego z najważniejszych miast późnego antyku na terenie Wyspy Brytyjskiej, mianowicie do współczesnego Londynu, a wtedy Londinium. Miasto zaczęło powstawać dosyć szybko, zaraz po pierwszej fazie podboju Brytanii, kiedy to wojska rzymskie przesunęły się już bardziej w głąb wyspy. Mam tu na myśli lata pomiędzy rokiem 47 a 50 naszej ery, kiedy właśnie sytuacja w okolicy Tamizy stała się już spokojniejsza. I już tu napotykamy na pierwszą z ciekawostek, a mianowicie taką, że najprawdopodobniej Londynium powstało na miejscu, że tak to ujmę, szczerego pola. Nie istniała tu żadna inna plemienna wcześniej osada. Oczywiście bardzo często będę się tutaj musiał odwołać do badań archeologicznych, bo w zasadzie jest to jedyna wiedza, jaką czerpiemy na temat rzymskiego Londynu. Również nie odkryto także w tym miejscu żadnych dowodów archeologicznych wskazujących bynajmniej na to, że przez jakiś dłuższy czas była tu osada wojskowa. Więc obecnie przyjmuje się, że tak naprawdę angielskie miasto Londyn u swoich korzeni miało początek czysto rzymski. Oczywiście odnaleziono w tym rejonie ślady przebywania wojsk inwazyjnych Klaudiusza właśnie z początku inwazji i większość znalezisk właśnie z tego okresu sugeruje nam, że właśnie pierwsze osadnictwo, które pojawiło się w tym miejscu, było osadnictwem cywilnym i prawdopodobnie za wojskami rzymskimi podążali po prostu pierwsi handlarze oraz kupcy. Na początku miasto naprawdę było niewielkie, zajmowało około 1,5 hektara kilometrów kwadratowych, ale to właśnie z tego okresu, zaraz przed rewoltą Bodiki, o której za chwilę powiem, natrafiano tam na wiele towarów importowych, których pochodzenie wskazuje na resztę całego Cesarstwa Rzymskiego. I widzimy, że zaraz po przejściu armii na tę ziemię wkroczył bujny handel. No i właśnie w okolicach roku 47 powstaje też większość siedmiu najważniejszych dróg, czyniąc już od samego początku Londynium pewnego rodzaju hubem zaopatrzeniowym dla reszty prowincji brytyjskiej. Prowadziły one w pozostałe cztery kierunki wyspy, a początkowa szerokość tych dróg to było od 12 do 20 metrów, a po ich przebudowie w latach 60. ulice zmieniły swoją szerokość na od 9 do 10 metrów, a te boczne na około 5 metrów. I w czasie nieco ponad 10 lat, czyli w roku 60 lub 61 naszej ery, mają miejsce bardzo ważne wydarzenia. Umiera król Icenów. Był to majętny człowiek miejscowego plemienia, który władał tymi terenami jako konfederati dla Rzymian. I po jego śmierci dziedzictwo rozkładało się następująco dla dwóch jego córek, a także już dla Rzymian. I pojawia się natychmiast iskra konfliktu, ponieważ Rzymianie nie uznają dziedziczenia przez kobiety, jak to bywało bardziej już w tradycji celtyckiej. I zaczynają traktować ziemię Icenów jako swoją własną. Od tego momentu pojawiają się surowe rzymskie podatki. Za nakazem Bodiki miejscowa ludność odmawia ich płacenia, ale musicie wiedzieć, że bat rzymski jest bezlitosny. Bodika zostaje srogo wychłostana, a jej dzieci zgwałcone. A co inni znaczni członkowie plemienia zostają zakuci w kajdany i zamknięci w więzieniu. Oczywiście na początku dochodzi do walk, gdzie Budice dobrze się wiedzie i trzy najważniejsze miasta wtedy rzymskie zostają doszczętnie spalone oraz zniszczone, czyli właśnie St. Albans, Londinium i Camulodunum.
również pozostające tu siły rzymskie zostają wybite do nogi. I po początkowym sukcesie Paulinius, przebywający na terenie dzisiejszej Walii, gdzie tam prowadził już kolejny podbój, wraca i pomimo znacznie mniejszych sił wydaje walną bitwę Budice, gdzie odnosi miażdżące zwycięstwo wbrew oczekiwaniom plemiona Aycenów. Po wygaszeniu rewolty Bodiki Rzymianie są już roztropniejsi. W rogu miasta powstaje fort z brzegami o wysokości 3 metrów i również rowami o głębokości także 3 metrów, pełniący rolę pewnego rodzaju strażnicy, a także punktu ochrony podczas odbudowywania Londynium od podstaw. Powrót Rzymian w te okolice i całe odbudowanie zniszczonej infrastruktury zajmuje im około jednej dekady. Gdzieś w latach 70. lub 80. powstaje także tutaj forum z otwartym dziedzińcem. Również znajduje się tu bazylika, pełniąc swego rodzaju punkt administracyjny miasta, gdzie lokalne władze sprawują tutaj swoje rządy. A forum to szczególnie zasługuje na uwagę, ponieważ był to jeden z większych takich budynków na północ od Alp. A samo Londynium na przełomie I i II wieku osiąga zawrotną jak na tamte czasy populację około 60 tysięcy ludzi. I wkrótce Camulodunum, czyli dzisiejsze Colchester, traci swój status jako stolica prowincji brytyjskiej na rzecz Londynium. Oczywiście w mieście też wkrótce powstaje pałac gubernatora, który posiada duży ogród, baseny, a także kilka sal właśnie tego oto domu gubernatora było zdobionych mozaikami, ponieważ zostały tu one odnalezione. A teraz przyjrzyjmy się nieco bliżej amfiteatrowi rzymskiemu, który otworzyłem dla Was na podstawie posiadanych materiałów, abyście także i Wy mogli przenieść się w te stare czasy razem ze mną i zobaczyć, jak to wtedy mogło wyglądać. Po raz pierwszy teatr wybudowany został w roku 70 naszej ery z samego drewna, ale kiedy Londynium przeżywało właśnie boom rozwojowy na początku II wieku, pojawiły się w nim różne kafelki oraz kamienne ściany, aby właśnie ten amfiteatr mógł godnie reprezentować stolicę prowincji. I do dzisiejszego dnia toczą się spory o to właściwie, jakim celom służył amfiteatr londyński. Czy odbywały się tu walki gladiatorów, walki zwierząt, egzekucje przestępców, czy też inne wydarzenia religijne. Tak do końca zdania są podzielone i nie dowiemy się tego. W każdym razie wiemy, iż amfiteatr istniał i odbywały się w nim różne wydarzenia. Również po rewolcie Bodiki sam port został odbudowany i tak naprawdę jego ciągła rozbudowa trwała aż do III wieku naszej ery. I tu po raz kolejny z pomocą przyszła nam archeologia, ponieważ skrawki zbroi, skórzane paski i wojskowe stemple zaczęły nam wszystkich sugerować, iż port budowali legioniści, a sama przystań funkcjonowała bardziej jako tętniące życiem centrum handlowe dla obrotu towarami z całego cesarstwa. Na początku II wieku Londynium odwiedza cesarz Hadrian. Ma to miejsce w roku 122. I też właśnie oto w tym okresie Londynium osiąga pik wielkości ludzi tutaj zamieszkujących, a także powstaje w tym czasie bardzo wiele kamiennych domów i budynków użyteczności publicznej. Całe osiedla, stragany, miasto rozwija się w tym czasie bardzo dobrze. Archeologowie nie odnaleźli żadnych dowodów na imponujący akwedukt zasilający miasto, ale wiadomo, że posiadało ono jakiś rodzaj wodociągu, czy też inny system nawadniający i odwadniający. Także w tym czasie pojawiają się kolejne łaźnie, kolejne
świątynie, a fort powstały właśnie w jednym z kornerów miasta, zajmuje prawie 5 hektarów. A jeśli mówię o świątyniach, to w rzymskim Londynie czczono Marsa, Jowisza i oczywiście znalazła się tutaj duża świątynia Mitry. Pierwsza fala załamania się rozwoju miasta przychodzi na drugą połowę II wieku. Przyczyna jest nieznana, ale prawdopodobnie przyczyniła się do tego plaga Antoninów, która właśnie między rokiem 165 a 190 szalała na obszarze Europy Zachodniej i mogła dotknąć Wyspę Brytyjską. Również pośrednim efektem zatrzymania rozwoju miasta było wstrzymanie inwazji na północ wyspy przez samego Hadriana, gdzie Londynium jako hub zaopatrzeniowy mógł nie być już aż tak ważny ze względu na wstrzymanie ekspansji i działań wojennych. Pod koniec II wieku, a na początku III, Rzymianie budują mur wokół miasta, gdzie łączna jego długość to około 5 km, wysokość 6 metrów, a szerokość 2,5. No i właśnie te mury udało mi się zobaczyć i sfotografować. I właśnie macie Państwo okazję na nie patrzeć. A właściwie są to oczywiście pozostałości po tych murach. Oczywiście przed murem znajdowała się też fosa, która była głęboka na 2 metry i szeroka na od 3 do 5. I po raz kolejny wielu ludzi zastanawia się, dlaczego mur powstał tak późno. No, być może wiązało się to z zagrożeniem ze strony miejscowych Piktów, a też być może właśnie w tamtych okolicach czasowych gubernator Brytanii Albinus próbował uzurpować sobie władzę w całym Imperium Zachodnim i być może ufortyfikował jedno ze swoich kluczowych miast. Wiek III w Imperium Rzymskim, tak samo jak i w prowincji brytyjskiej, był niespokojnym czasem. Zawirowania dziejowe doprowadzają do rozebrania rzymskiego fortu, powstania dużej właśnie świątej Mitry w roku około 240, a także dochodzi do pierwszych najazdów saksońskich i kolejnego umocniania nadbrzeżnych murów portowych. Pierwsza połowa IV wieku wydaje się okresem świetnej prosperity prowincji brytyjskiej, a także samego miasta Londynium, ponieważ w okolicy pojawia się wiele osiedli willowych, a handel rozwija się znakomicie. Również w tym czasie religia chrześcijańska zapuszcza tutaj swoje pierwsze korzenie i prowincja wydaje swoich pierwszych biskupów, co jest potwierdzone na soborze w Arles w roku 314. Ale początki chrześcijaństwa wyglądają tak, że wierni bardziej gromadzą się w willach i prywatnych domach, aniżeli w kościołach, które to na początku powstają bardzo rzadko. I u swych początków wiara chrześcijańska bardziej egzystuje na zasadzie tolerancji pośród innych wiar pogańskich. Natomiast po roku 340 ponawiane są ataki Piktów oraz innych plemion barbarzyńskich i rzymska prowincja Brytania zostaje coraz bardziej fortyfikowana oraz obsadzana wojskiem ze względu na coraz więcej ościennych zagrożeń. I jak chyba wszyscy dobrze wiemy, ci, którzy śledzą ten kanał, V wiek to okres upadku cywilizacji rzymskiej na Wyspie Brytyjskiej. Kilka kolejnych dziesięcioleci ma dewastujące oddziaływanie. Właśnie wiele budynków miejskich w Londynium popada w ruinę, port przestaje być też używany. Na kontynencie mamy nie mniejsze problemy i connectivity właśnie między kontynentem a Wyspą Brytyjską załamuje się. Niejako cała prowincja rzymska Brytanii zostaje odcięta, a ludzie zaczynają sami się tam rządzić. I nasza wiedza też właśnie od tego czasu staje się coraz bardziej uboga. Oczywiście wydaje się, iż pewna część społeczeństwa w Londynium zachowuje jakiś rzymski styl życia i żyje względnie bezpiecznie pomimo wielu najazdów z zewnątrz. Trwa to gdzieś do połowy V wieku i właśnie w tym okresie, kiedy najazdy barbarzyńców zmagają się już
Dużo bardziej, ostatecznie Londinium upada, a miasto zamienia się w niezamieszkałą ruinę. Co w zasadzie wyznacza koniec tego wielkiego miasta, jakim było rzymskie Londinium na Wyspie Brytyjskiej. Kolejni najeźdźcy nie prowadzą tak dobrych zapisków jak Rzymianie, również nie budują tak wielu budynków i tak sprawnej cywilizacji. I Wyspa Brytyjska wkracza w wieki ciemne. A wam, jeśli odcinek podobał się, to pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, udostępnianiu. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!